Wprowadzono projekt akcyzy na tak zwany płyn do papierosów elektronicznych, tak zwanych nowatorskie wyroby tytoniowe, przygotowuje przygotowany przez resort finansów. To jest projekt, który ma przynieść budżetowi prawie 100 milionów złotych rocznie. Od 1 stycznia ma wejść. Moim gościem jest pan dr Marian Szołucha, ekonomista, ale zapytam na początku, panie doktorze, czy ktoś nad tym też myśli, na przykład, żeby te podatki były, że to powiem, równomiernie planowane. To znaczy, jest taki przykład, że ktoś na przykład sprzedaje przysłowiowe lampki znicze przy cmentarzu, prawda, i albo się pomyli, albo wspomni dać właśnie tegoż kwitka, prawda, z podatkiem i już otrzymuje karę, nawet 500 zł. Dla niego to jest dużo, bo przykładowo jego obrót może miesięczny jest 800-900 zł, więc połowę swojego, że tak powiem, dorobku traci, a na przykład duża firma, no, dla niej to jakaś taka kara to nie jest aż tak, prawda, mocno przeliczająca się na budżet tej firmy, choćby tych potentatów. Czy jest jakaś taka sieć pewna, która nie tylko łapie muszki, a przepuszcza te większe, prawda, owady, mówiąc obrazowo, tylko po prostu jest skutecznym narzędziem i, no i patrzy równomiernie, nie jest ślepą jakąś temidą. Czy takie coś jest? Boże. Coś może. Ojcze, to jest rzeczywiście bardzo ważne, by akcenty, a właściwie obciążenia podatkowe rozłożyć w sposób rozsądny. Nie powiem równomiernie, ale właśnie w sposób rozsądny. Pomiędzy różne branże, pomiędzy różne rodzaje podmiotów, pomiędzy różne skale działalności przedsiębiorców i wreszcie pomiędzy, najogólniej rzecz biorąc, różne rodzaje aktywności życiowej ludzi. Konsumpcja, inwestycje, majątek, praca, to są wszystko przedmioty opodatkowania. Niestety ciągle zdecydowanie nadmiernie w Polsce opodatkowana jest praca. Praca, którą uznają i teoretycy, i praktycy ekonomii za podstawowe źródło dobrobytu. Jest to ten czynnik produkcji, który w pierwszej kolejności przyczynia się do pomnażania bogactw indywidualnych i całych gospodarek narodowych. Więc praca powinna być w przyszłości stopniowo odciążana. Dziś klin podatkowy nałożony na pracę, czyli łącznie podatek dochodowy od osób fizycznych, przypomnę, 18,32% względnie dla samozatrudnionych, czyli jednoosobowych działalności, 19% liniowo od czasów rządu Leszka Millera, ale razem z ZUS-em, z Narodowym Funduszem Zdrowia, ze wszystkimi składkami, to daje nam tyle, z własnych dochodów oddajemy państwu przez prawie pół roku. Każdy niech sobie teraz temat na osobną dyskusję odpowie na pytanie, czy rzeczywiście dostajemy od państwa tyle, że jest to warte prawie połowy zarobionych przez nas pieniędzy, a jeśli dodamy do tego podatki uiszczane przez nas okazjach, przy codziennych zakupach, przy rozliczaniu się z podatku od nieruchomości i innych pomniejszych, rolnego, leśnego, nawet posiadania psów, koniec końców, czy to wszystko nie jest przypadkiem trochę za dużo? Ale to jest jedno pytanie. Drugie to jest, czy akcenty, czy obciążenia są rozłożone, jak powiedziałem na samym początku, rozsądnie. No niekoniecznie. Praca powinna być odciążana, ale konsumpcja w kilku przypadkach może być jeszcze dociążona. Takim przypadkiem, który aż prosił się od kilku co najmniej lat o to, by objąć go podatkiem akcyzowym, a jest drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetu państwa, jest właśnie branża e-papierosów i generalnie tak zwanych nowatorskich wyrobów tytoniowych. Ten rynek rósł dynamicznie od dłuższego czasu, ale jest rynkiem ustabilizowanym, dojrzałym, takim, który można swobodnie objąć tym podatkiem. Będzie to więc kolejny etap uszczelniania podatkowego. Etap uszczelniania podatkowego. Inne argumenty za tym, że ten podatek... Trzeszczy radio. My chcemy, żeby było wszystko jak najbardziej oryginalne. Roku 2018. Za wtedy inaczej się słucha. Stawki podatku akcyzowego na te grupy towarów będą mniej więcej średnie w porównaniu z obciążeniami, jakie istnieją za granicą.
Co nam to wszystkim da? Dlaczego chcemy e-papieros i wyroby nowatorskie? Co nam to wszystkim wszystko da? Po pierwsze, chcę przypomnieć, że podobnie jak tradycyjne wyroby tytoniowe, czy podobnie jak alkohol, e-papierosy i tak zwane wyroby nowatorskie należą do kategorii używek, a więc mogą być opodatkowywane w sposób szczególny, szczególnie wysoki. No, to są szczegóły, ale panie doktorze, oczywiście też musi to, o tym ktoś myśli, żeby było też proporcjonalnie do tych zwykłych, prawda, wyrób tytoniowych, bo to też popatrzmy, produkcja jest polska, no wiadomo, to jest wszystko, szkodzi zdrowiu i tak dalej, ale mam takie jeszcze pytanie, bo chcę do końca dopytać. Wiem, że najwyższa Izba Kontroli, ale czy jest jeszcze taki mechanizm wewnątrz ministerstwa, który zatrzyma ten proces, że duży może więcej, prawda, że dużego stać, żeby na przykład, bo tutaj mówię, ktoś ma jakąś firmę, może jego stać na to, żeby na przykład przekraczać prędkość notorycznie, prawda, bo w sumie dla niego mandat to jest nic, prawda, a dla zwykłego, powiedzmy, emeryta, rencisty, no to wiadomo, zatrzymanie nawet przez policję i ukaranie, mówiąc tutaj o takiej płatności, to dużo znaczy. Czy nad tym się panuje? W przypadku mandatów sytuacja jest prosta od momentu wprowadzenia punktów karnych, bo rzeczywiście dla osób dużo zarabiających mandat 100, 200, 500, a nawet 1000 złotowy może znaczyć bardzo niewiele. W przeciwieństwie do obciążenia, jakim jest błąd dla osoby zarabiającej mniej, czy po prostu dla przeciętnego Kowalskiego. A więc po to zostały wprowadzone punkty karne, które bolą jednakowo wszystkich. W przypadku obciążeń podatkowych załatwia się sprawę za pomocą progów i stawek podatkowych oraz za pomocą po prostu procentowego liczenia podatku od wysokości zarobków, wysokości naszych zakupów, wartości naszych zakupów czy wartości naszego majątku. Procentowe ujęcie, dodatkowo progi podatkowe, które dają ulgę tym zarabiającym. Dają ulgę. No wybić na taką ekonomiczną niezależność, wreszcie kwota wolna od podatku, o której się często zapomina, czyli tak naprawdę pierwszy próg, pierwsza stawka podatkowa. W Polsce ciągle ten próg jest bardzo niski, to znaczy kwota wolna od podatku obowiązuje tylko tych naprawdę skrajnie mało zarabiających. Jest ich w Polsce coraz mniej, bo sytuacja się jednak ogólnie poprawia. No więc to tym bardziej powinien się przyklasnąć temu pomysłowi związanego z opodatkowaniem akcyzą e-papierosów. Ta sprawa jest o tyle prosta, że nie ma tutaj zboru pomiędzy producentami e-papierosów i wyrobów nowatorskich oraz wyrobów tradycyjnych, ponieważ są to te same podmioty. Rynek e-papierosów kontroluje firma będąca własnością jednego z największych koncernów tytoniowych, a drugi koncern tytoniowy i grywał produkuje wyroby nowatorskie. Wszystkie one mają być objęte akcyzą, więc to nie jest tak, że ktoś robi usługę jednej grupie firm z branży, jednocześnie dyskryminując drugą. Tu sytuacja jest naprawdę jasna. Ważne, żeby te e-papierosy i wyroby nowatorskie jednak nie były tak opodatkowane wysoko jak papierosy tradycyjne. Po co ci papierosy? Po co ci? Takimi gazami Światowej Organizacji Zdrowia. One są co prawda szkodliwe, ale jednak tych sankcji zawieranie. Albo może za mało czasu jest, żeby zbadać, jak działają. I to jest fakt. Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa, jeden aspekt, bo za chwilę będę chciał dla słuchaczy wyemitować fragment konferencji pana ministra Zbigniewa Ziobry, a pan jest ekonomistą, który takie ma miano, dba o dobro państwa, prawda? To, że kapitał ma ojczyznę, to o tym mówimy ciągle. I chodzi mi o te Police, zakłady, Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police, 10 osób aresztowanych. Mówi się, że narazili państwo na stratę 30 milionów złotych. Oczywiście sąd mówi, że są zasobne dowody, nie uwzględnił aresztowania tych panów, tych 10 osób. Jak pan to ocenia? W sensie, wiadomo, że decyzja sądu jest decyzją sądu, ale że tego typu sprawy wychodzą teraz akurat, to też jest ciekawa rzecz. Cieszę się z tego, że organy państwa wreszcie zajęły się jedną z kilku co najmniej dużych inwestycji spółek Skarbu Państwa, jakie były realizowane za granicami Polski w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u za grube miliardy złotych. Policje inwestowały w Senegalu, ale CGTM inwestował w Kanadzie, CGNiG inwestowało w złoża na Morzu Norweskim, na których się prawdopodobnie nie było gazu i nie ma. Były inwestycje w jeszcze innych
całkiem egzotycznych stronach świata, myślę, że powinny się tym służby państwowe zająć szczególnie wnikliwie, bo tam naprawdę w grę wchodziły gigantyczne pieniądze. Tam wchodziły w grę, jak powiedziałem, kierunki egzotyczne, które jednak ludziom o złych intencjach, złych skłonnościach dawały okazję do tego, żeby przy realizowaniu takich inwestycji w ogóle raczej nietrafionych niż trafionych jeszcze dodatkowo wyprowadzać z tych spółek pieniądze. Pieniądze na wszystkie, bo wszystkie firmy, które wymieniłem, zresztą jest więcej, były i są spółkami Skarbu Państwa, albo przynajmniej takimi, w których Skarb Państwa ma pakiet kontrolny. Mam nadzieję, że w Polsce to jest początek dopiero i że do kolejnych rozliczeń dojdzie. Także po to, żeby menedżerów, którzy dziś tymi spółkami zarządzają i będą zarządzali w przeszłości, pytanie, czy pieniądze wrócą. Panie doktorze, czy pieniądze wrócą, prawda? 30 milionów podatku, tu 30, tu 30, tu 30, to mamy ten jeden podatek, który dopiero ma wejść, prawda? Bo ma 500 milionów rocznie. No ale no, oczywiście trzeba zacząć i widzimy po kolei działania tutaj ministra sprawiedliwości. Lekkoatletyki, nie lekkoatletyki. Oby tak dalej. Ładna kobieta, a taka durna. Przyzwolenia na tego typu działanie, bo... Pamiętajmy, że kara też ma odstraszać, prawda? Nie tylko karać, ale również odstraszać od tego typu czystości. Nie łudźmy się, czasu nie cofniemy, nie uda nam się uzyskać wszystkich pieniędzy, być może część, ale najważniejsza nie ma co to oglądać. Prewencyjna. Dziadostwo. Z osobami, jakie zawiniły w policjach i w innych spółkach. Państwo po prostu musi pokazać swoją determinację w walce przestępcami, także gospodarczymi w białych kołnierzykach. No i właśnie akcent na to, żeby mieć proporcje, żeby państwo nie było ślepym jakimś, prawda, tylko... Złodziei, oszuści. Tutaj i karzącym, no różnie wielki market, który ma wielkie pieniądze, wielkie wpływy od sklepiku, prawda, osiedlowego, gdzie to jest sklep rodzinny, który może być traktowany jeszcze bardziej surowo niż wielki właśnie tutaj taki moloch spożywczy. Pierwsze poważne efekty działań tego rządu także na polu budżetu, które mnie osobiście od naukowej nie bardzo interesuje, są. Na koniec naszej rozmowy podam taką optymistyczną informację, ja myślę, że mówię wszystkim słuchaczom. Trzeci kwartał tego roku będzie prawdopodobnie pierwszym w naszej historii, kiedy zaczniemy się wreszcie jako państwo i naród oddłużać. Zaciągniemy zobowiązania w wysokości 10 miliardów złotych w ciągu tych 3 miesięcy. Narulowaniem długu, który spowodowali, wywołali poprzednicy obecnego rządu, a spłacimy w tym czasie 16 miliardów złotych. Więc per saldo będziemy mieli 6 miliardów złotych długu mniej. To powinno nas cieszyć, ale jeszcze długa droga oczywiście przed nami. Tak. Dziękuję bardzo panu doktorze. Droga przez mękę. Długa droga jest przed nami. Do usłyszenia. Przechodna jaskiniowca. I za chwilę kolejny temat w audycji aktualności dnia. L'amour, l'amour, anżole, Matko Boska, obudź się. Anżole. I wracamy do tematu, o którym już była mowa, więc sprawa Polic. Prokuratura Krajowa poinformowała, że 10 osób z byłego kierownictwa i osób ze spółek zależnych polickich zakładów usłyszało zarzuty w tej sprawie. Prokurator chciał dla wszystkich podejrzanych aresztu. Sąd nie uwzględnił jednak żadnego z 10 wniosków prokuratora. Posłuchajmy teraz fragmentu konferencji pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Proszę Państwa, młyny wymiaru sprawiedliwości mielą wolno, ale wbrew krytykom działań prokuratury mogę Państwu zapewnić, że prowadzone są bardzo intensywnie liczne śledztwa tak zwane audytowe związane z licznymi nieprawidłowościami, jakie zostały stwierdzone w ramach audytów, który dokonał aktualny rząd w stosunku do odpowiedzialności rządu poprzedniego oraz... Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Innych podmiotów kontrolowanych przez poprzedni rząd. Bardzo dobrze.
Jednym z takich ważnych śledztw jest śledztwo prowadzone przez prokuraturę regionalną Szczecina. Dotyczy to śledztwo licznych nadużyć i nieprawidłowości związanych z dawnym zarządem firmy mającej strategiczne znaczenie dla gospodarki polskiego państwa, a mianowicie grupą Azoty, w tym wypadku konkretnie zakładami chemicznymi Police. Prokuratorzy oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne zgromadzili wspólnie bardzo obszerny i mocny materiał dowodowy wskazujący na liczne nadużycia, nieprawidłowości, jak wiele wskazuje, poważne przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa, których mogli dopuścić się członkowie zarządu za poprzednich rządów koalicji PO-PSL, kierujący właśnie grupą Azoty z zakładem chemicznym Police. Straty szacowane są wspólnie w ramach całego wątku na 30 milionów złotych, są to więc szkody wielomilionowe. Jeden z zarzutów dotyczący pięciu członków zarządu, co do których prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie, dotyczy m.in. sprawy zawarcia fikcyjnej umowy konsultingowej z firmą, która ma swoją siedzibę w Emiratach Arabskich, z rachunkiem bankowym, co dodaje pikanterii sprawie na Mauritiusie, która to firma konsultingowa miała świadczyć usługi co do możliwości zorganizowania działań w obszarze wydobycia kopalin fosforytów na terenie Senegalu, a ciekawostką tej sprawy jest to, że ta umowa została zawarta po tym, jak już firma taką umowę i takie działania na terenie Senegalu podjęła. Więc z całą pewnością dowody zebrane w sprawie, liczne dowody zeznań świadków, ale też dokumentacji, jak również raportu firmy Ernst & Young, jak również nawet audyt. Audyt. A ja znam. Audyt tu i tam. Ten audyt tu i tam. Smucającą, a z punktu widzenia prokuratorów wręcz i funkcjonariuszy CBA, którzy wykonali przez wiele miesięcy bardzo ciężką pracę, podkreślam, bardzo ciężką pracę, wręcz kompletnie niezrozumiałą, by nie użyć mocniejszych słów, szokującą, była decyzja sądu rejonowego, który odmówił w tych warunkach zastosowania tymczasowego aresztowania, czym zdaniem prokuratorów może istotnie przyczynić się do utrudnienia prowadzenia tego śledztwa. Polska opinia publiczna oczekuje od organów wymiaru sprawiedliwości, tylko od prokuratury, od sądu, przecież wymiar sprawiedliwości stanowi pewną całość. Prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne jako organ śledczy, organ ścigania, audyt tu i tam, a ja znam, Ewa Bem, audyt tu i tam, a ja znam. A dochodzi czasami, o czym Państwo piszecie i komunikujecie, do zastosowania instytucji tymczasowego aresztowania wobec przysłowiowego sprawcy kradzieży wafelka w sklepie, w supermarkecie, no to mamy do czynienia z sytuacjami, które w sposób rażąco naruszają społeczne poczucie sprawiedliwości, ale też w sposób rażący kłócą się z zasadami, prawidłowymi zasadami funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania. Przy takiej postawie sądów, a w tym wypadku sądu rejonowego w Szczecinie, o którym mowa, no trudno wyobrazić sobie dalsze prawidłowe procedowanie, prowadzenie tego postępowania przez prokuraturę. Dlatego też prokuratura w sposób, oczywiście chciałem to powiedzieć jednoznacznie, złoży zażalenie wobec tej decyzji, ale też jako prokurator generalny
chciałbym powiedzieć na kanwie tego wydarzenia, które jest bulwersujące i podzielam tą opinię ze strony prokuratorów i funkcjonariuszy CBA, zmiany w polskim prawie. Otóż nie może być tak, jeszcze raz mówię, że mamy do czynienia z sytuacjami czasami błahymi, kiedy sądy wobec ludzi bezbronnych, słabych, bezdomnych, chorych nawet, zdarza się, że stosują tymczasowe aresztowanie. Ten organ wymiaru sprawiedliwości są bezwzględne, surowe i bardzo twarde, a wobec sprawców podejrzanych o bardzo wielkie wyłudzenia, wielomilionowe wyłudzenia, jak w tym wypadku, okazują sądy swoją wspaniałą myślność i nie stosują... A no właśnie, tak, to ma rację. Ile dziadostwa, widzisz? To powinno być ukarane bardzo srogo, ostentacyjnie pokazane, wykazane, że więcej takich dziadostw nie było w Polsce. To jest skandal. Za cukiereczek jakiegoś bezbronnego chłopca, że Olkowicz się za niego wstawił, bo zapłacił 40 zł. Dobry człowiek, że pomógł, no to trzeba ratować, trzeba pomagać. A tutaj miliardy, a nie 40 zł. To on sam chciał zapłacić te 40 zł, bo on coś wyczuł, coś poczuł. Czyli Bank Ochrony Środowiska. Chciałbym Państwu przypomnieć, że wbrew wielu głosom krytycznym przeforsowałem i przekonałem moje koleżanki i kolegów z rządu i formacji politycznej Dobrej Zmiany, która rządzi w Polsce, o potrzebie zaostrzenia odpowiedzialności karnej wobec sprawców przestępstw VAT-owskich, tzw. karuzel VAT-owskich. Mówiono, że to jest niepotrzebne, że to jest nadmierny rygoryzm, ale chciałem Państwu zwrócić uwagę na efekty. Po owocach ich poznacie. Otóż do czasu zmian, które zaproponowaliśmy, czyli zaostrzenia odpowiedzialności karnej za te gigantyczne, sięgające setek milionów złotych, czasami dziesiątku milionów, setek milionów wyłudzeń VAT-owskich, karuzel VAT-owskich, które sprowadzają się do wyłudzenia pieniędzy już zapłaconych wcześniej przez uczciwych podatników, wyłudzonych przez oszustów. Te sprawy z reguły kończyły się wyrokami w zawieszeniu i bardzo rzadko, a prawie w ogóle nie stosowano w takich przypadkach tymczasowych aresztowań. Po wprowadzeniu zmian do prawa karnego nie tylko dużo sprawniej przebiegają w tej chwili te postępowania, ale w sposób radykalny zwiększyła się skuteczność ściągalności z podatków VAT-u i te przepisy po prostu działają. Te przepisy skutecznie uderzyły w prewencji generalnej w działanie oszustów. Jest pewną niesprawiedliwością sytuacja, w której sprawcy zupełnie drobnych przestępstw są tak samo surowo karani, jak sprawcy wielomilionowych afer. I dlatego też zapowiadam tutaj w Krakowie na kanwie dzisiejszej decyzji sądu, że nastąpi zmiana w zakresie prawa karnego materialnego, która będzie dodatkowym wzmocnieniem przesłanki do stosowania w tego rodzaju przypadkach tymczasowego aresztowania z uwagi na wysoką, grożącą karę. Chciałbym bowiem, aby za tego rodzaju przestępstwa, których granica kar w tej chwili sięga co najwyżej 12 lat pozbawienia wolności, a dolna granica wcale nie jest barierą do zawieszenia wykonania kary, by wprowadzić typ kwalifikowany z uwagi na pięciokrotność mienia wielkiej wartości, byłaby to kwota szkody w wysokości 5 milionów złotych. Właśnie był tu fragment konferencji pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, przypomnijmy sprawę. Otóż podejrzani w sprawie Polic, zakładów azotowych w Policach bez aresztu przez dowody i swoją postawę, zebrane dowody i postawa podejrzanych były powodem nieuwzględnienia przez szczeciński sąd wniosków aresztowania wobec 10 osób, które według prokuratury narazili na 30 milionów złotych strat grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police, podał sąd. Prokuratura, jak słyszymy, zapowiada zażalenie. Także widzicie Państwo, no to Ziobro wszystko wyjaśnił. Ile dziadostwa masz w Polsce? Dziady to nie muszą być biedne dziady, to mogą być bardzo bogate, pazerne, chciwe dziady, które do worków wkładają i mało im te amareczek, ile ma tych schowków, ma 5 schowków, 2 na tym samym piętrze, mieszkanie też jako trzecie, na ostatnim i jeszcze i piwnicy. Kupa śmiechu.